28 minut pozostało nam do 13. A moim gościem jest pan Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongresu Nowej Prawicy. Witam, kłaniam się. Kłaniam się, witam. Czy unikanie podatków jest w porządku? Często, przepraszam, słyszę, że to jest takie niepatriotyczne, antypaństwowe, pozbawione poczucia solidaryzmu społecznego. Czy ci, którzy pana zdaniem podatków unikają, są po prostu łobuzami spod ciemnej gwiazdy? Nie, no przede wszystkim legalne unikanie podatków, no to jest wykorzystywanie przepisów, które też po to są stworzone, żeby można było unikać. To bez sensu byłoby, że państwo tworzy lukę podatkową, żeby człowiek jej nie wykorzystywał. To jest tak, jakby woda nie wpływała tam, gdzie jest tam najmniejsza. To jest bez sensu. Jeżeli państwo zostawia lukę, to ludzie w nią wpłyną i to jest ich przepiękny obowiązek. No, mają maksymalizować swój zysk, oni to robią. To nie jest takie oczywiste, jak pan wie, dla Ministerstwa Finansów, ponieważ... No oczywiście nie. Oni nawet uważają, że wykorzystywanie takich luk jest skandalem w ogóle. Prawda? No tak, trwają prace nad takim przepisem. To jest oczywiście niedopuszczalne, ale są gorsze. Ta ustawa, co jest o bestiach, jest jeszcze gorsza, także co tu mówić. Ale ja może powiem coś o czymś takim podstawowym zupełnie. Otóż ludzie płacili podatki i to nawet bez szczególnego ociągania. Były podatki, nie chodzi o to, że one były małe. Chodzi o to, że te podatki, że te podatki szły na wojsko. Czyli wiedział, mężczyzna wiedział, że on powinien bronić kraju, a ponieważ sam nie broni, tylko się pracuje, no to on broni składkę i płaci na tego żołnierza, który za niego tam, prawda, no to jest... będzie strzelał. Jasne. Ludzie wiedzą, że muszą płacić na policję. Ludzie wiedzą, że jest potrzebna pewna ileś urzędników, no w Polsce powinno być 500 tysiąc, prawda, czy 2000 urzędników państwowych, no i trzeba ich opłacić. To musimy mieć ministra finansów, prawda, ministra tam spraw zagranicznych czy obrony. No to musimy to utrzymać. To człowiek wiedział. Więc w momencie, kiedy podatek ode mnie idzie i jest przekazywany Wiśniewskiemu, to jest bandytyzm. Jest to niedopuszczalne, żeby państwo zabierało Kowalskiemu i dawało Wiśniewskiemu. Jest to po prostu, ten człowiek jest pasożytem, który zabierze te pieniądze, prawda? I na pasożytu ludzie nie chcą płacić. I w momencie, kiedy człowiek wie, że on pracuje, a jak ktoś inny, któremu się nie należy, bo nie zapracował, dostaje jego pieniądze, on ma moralne prawo tych podatków unikać jak zaraz. No właśnie, i tu dochodzimy do sedna sprawy, bo jak wiadomo, można unikać podatków na dwa sposoby. Po pierwsze, wykorzystując to, co pan powiedział, obowiązujące przepisy i tak działać, by w efekcie podatek był jak najniższy, albo działając w całości bądź w części, w tak zwanej szarej strefie, gospodarce nieregulowanej, by wykazywać niższe przychody. Znam ekonomistów i z tego, co słyszę, pan skłania się do takiej opinii, którzy nie potępiają zatajania na przykład przychodów, uważają, że w wielu przypadkach to jest taki naturalny odruch obronny przed pazernym państwem. Co pan na to? No tak, nie, to oczywiście trzeba zrozumieć, bo ci ludzie ocalają pieniądze, te pieniądze zostają wśród ludzi, krążą wśród ludzi, napędzają gospodarkę i to jest oczywiście gospodarstwo słuszne. Problem polega na tym, że jak państwo tych pieniędzy nie dostanie, to ono podnosi ogólne podatki i wtedy płacą je wszyscy, prawda? I to jest rzecz. Na szczęście działa krzywa Lassera, prawda? I w momencie, kiedy tych podatków się nałoży za dużo, no ludzie przestają w ogóle płacić i w tym momencie państwo zajmie mniej pieniędzy niż oczekiwało. Ministerstwo Finansów zdaje się uważać, że nie działa ta krzywa. Nie, oni jest, ale mieli przykład. Jak pan Leszek Miller obniżył alkohol. Akcyzę alkoholu, to już spłynęło więcej pieniędzy. Ale jest jeszcze jeden przykład. Nie wiem, czy pan słyszał. Podniesiono akcyzę na papierosy niedawno, bo rok temu dokładnie. Efekt, spadek wpływów do budżetu z tego tytułu. Ale ci ludzie dalej nie wiedzą krzywo Lassera, bo oni zrobili taką rzecz. Oni zaprogramowali komputery, po czym zaprogramowali bez informacji o krzywej Lassera, po czym mierzą swoje własne komputery, które zaprogramowali. Komputery dają im odpowiedź, skoro Lassera nie działa. Troszkę to jest niepokojące. Unikają podatków mali przedsiębiorcy, bo liczne mam telefony od słuchaczy i przykłady na to. Unikają wielkie sieci handlowe. Płacą, jak pan pewnie wie, bardzo niewielkie podatki wobec gigantycznych obrotów. Widzi pan w tym zjawisku pewną patologię? No to oczywiście, widzi pan. Ludzie się bronią jak mogą. I jest wielka firma, nie będę wymieniał jej nazwy, prawda, która produkuje u siebie w kraju część za tam dolara. Sprzedaje swojej firmie zewnętrznej za dolara i jednego centa. I swoim krajom, który jest w Unii Europejskiej, płaci podatek od jednego centa. Następnie wywozi to na Bahamy.
podnosi cenę z jednego dolara na 10 dolarów i tam płaci 6% od 9 do 99 centów, prawda? Po czym sprzedaje to w Polsce za 10 dolarów i 1 centa i płaci podatek od 1 centa. Wie pan, przede mną takie dane dotyczące sieci Biedronka. Przyznam, że to aż nieprawdopodobne, że mają taką sprzedaż w 2012 roku. Wzrost zresztą obrotów sprzedaży do 6 miliardów 731 milionów euro. Niebywały wynik. Natomiast w 2011 roku ta sieć oddała polskiemu fiskusowi 241 milionów złotych. No dobrze. Czyli prawie nic nie oddała. No to jak to prawie nic? 27 milionów złotych to jest na każdego Polaka po kilka złotych, na każdego. To są to spore pieniądze i oczywistą jest rzeczą, że to, że oni płacili niższy podatek, to kto na tym zarobił? Klienci Biedronki, którzy dzięki temu mają tanie towary, prawda? I to teraz proszę zrozumieć, jeżeli klient w Biedronce kupi coś tam za 20 zł zamiast za 30, to daje mu 10 zł i będzie mógł kupić jakieś ciastko, prawda, u cukiernika obok swojego dziecka, czyli ten cukiernik zarobi na tego. Czyli te pieniądze de facto zostają w kieszeni tego kupującego. No tak. No kupującego, zawsze, to dobrze zrozumieć. Jeżeli ja nałożę podatek na piekarza, to piekarz natychmiast podniesie cenę bułek, no bo to ma zrobić, prawda, co piekarz kieszeni tego nie pokryje. Mm-hmm. No, i te podatki zapłaci nie piekarz, tylko zapłaci ten, co je bułki. I odwrotnie. Jeżeli zmniejszymy podatki, to ten zarobi z kolei ten kupujący. Prawda? Więc ten w sieci Biedronka działa tutaj oczywiście na korzyść wszystkich Polaków, nie tylko swoich klientów, ale wszystkich Polaków, bo ten cukiernik nawet nie wie, że dlatego sprzedał ten więcej ciastek, bo jego klient kupił w Biedronce, prawda, i wydał 20, a nie 30, bo to tego nie wie. Niepokojące. On twierdzi nawet więcej, że Biedronka jest jego nieuczciwym konkurentem. Niepokojące jest to, jak trwale utrzymuje się w Polsce tak zwana szara strefa na poziomie 27% według analityków produktu krajowego brutto. To jest taki stan zabetonowany od wielu lat. Co z tym zrobić? Jak temu przeciwdziałać? Nic nie można zrobić. Trzeba radykalnie, drastycznie obniżyć podatki. Przede wszystkim likwidując podatki dochodowe. Bo jest skandalem, że się człowieka, który dobrze pracuje, się każe grzywną zwaną podatkiem. Jeżeli pracuje, podatek jest progresywny, nie daj Boże, to jeszcze jak pracuje dwa razy lepiej, to jest podatek 4 razy wyższy, prawda? Jest to skandal. Podatek dochodowy jest skandalem. Nałożono go równo 100 lat temu, w listopadzie 1913 roku w USA, 100 lat temu nałożony po raz pierwszy. I te 100 lat pokazały, że to kretyński podatek. Prawda? I jak może działać gospodarka w kraju, w którym się człowieka, który pracuje, karze się grzywną, a człowieka, który nie pracuje, daje mu się zasiłek, prawda, za to, że nie pracował. No to dziwne, że dokładnie się pracuje. Wrócimy, jeśli pan pozwoli, do tego wątku, bo on ciekawy, zresztą postulat likwidacji podatku PIT coraz częściej się... Coraz częściej się pojawia. Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongresu Nowej Prawicy, jest naszym gościem. Siedem minut pozostało nam do 13:00. Ponownie pan poseł Marcin Święcicki, Platforma, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Ponownie pan Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongresu Nowej Prawicy. Witam panów. Dzień dobry panu. Dziś na pytanie, czy unikanie podatków jest w porządku, 72% internautów trójkowych odpowiedziało, że tak. 28%, że nie. Skończyliśmy na tym wątku. Janusz Korwin-Mikke, pan, ale także Centrum imienia Adama Smysa, proponuje likwidację podatku PIT. Co w zamian, czy też nic w zamian? Nic w zamian. Zwróćcie uwagę, że myśmy zlikwidowali PIT i CIT, nie tylko PIT, ale podatek dochodowy każdy, CIT również. Mm-hmm. To w tym momencie przyjechałoby do Polski kilka milionów firm, żeby u nas otworzyć biznes i tych podatków nie płacić. Nie chodzi o ich wysokość nawet, tylko chodzi o kłopoty z unikaniem tego podatku płacenia, rozliczania się i tak dalej. Prawda? A zwracam uwagę, że o ile VAT i akcyzy są narzucane przez Unię, no bo już nie jesteśmy suwerennym państwem, więc niestety Unia to decyduje, ale dochodowe są w gestii poszczególnych autonomicznych krajów. Ale VAT... Mamy prawo ich zlikwidować i trzeba zlikwidować. Ale wysokość VAT-u nie jest narzucana przez Unię. No 15% jest, musi być minimum. Ale są widełki, właśnie.
Tak, ale nie o to chodzi. Rzeczywiście jest do Unii, to nie Unia, na rzecz tylko sami, podnieśmy wyżej. Ale proszę Państwa, w tym momencie tak wzrosną wpływy z VAT-u, że nie będziemy wiedzieli, gdzie pakować pieniądze do kieszeni. Marcin, Marcin Święcicki, wyobraża Pan sobie taką perspektywę, że oto likwidujemy w Polsce podatek PIT i CIT? Znaczy, można sobie to wyobrazić, tylko że w takim razie skąd wziąć pieniądze na te wszystkie usługi, które rząd świadczy. Tutaj powstałyby takie dziury w budżecie nieprawdopodobne, że właśnie było mniej pieniędzy. Ale skąd? Ależ właśnie. A zdaje się, że w pierwszym naszym spotkaniu, w pierwszej naszej rozmowie wspomniał Pan o spadkach z tytułu wpływów do budżetu podatku VAT. Ale chciałem zadać jedno pytanie, jeśli można, dobrze? Bardzo proszę. Mam pytanie następujące, które brzmi. Dlaczego przed tym 1913 rokiem robotnik, niekoniecznie wykwalifikowany wysoko, mógł utrzymać niepracującą żonę i pięcioro dzieci i go było stać? A dzisiaj przed chwilą mówił Pan, że trójką dzieci ledwo wyrabia, prawda? Mhm. Mimo, że oboje pracują. Dlatego, bo wtedy podatki wynosiły 7% w Polsce, w Rosji, w Prusach i w Rosji, w Rosji 12,5%, potworne były podatki wtedy, i są bieda galicyjska, ale w Ameryce dochodowy był wtedy 1% prowadzony w 1913 roku. No? A dzisiaj są 83%, i to jest wypadku na ZUS. 83% z każdej złotówki państwo usiłuje nam zabrać, unikamy tego legalnie czy nielegalnie, płacimy połowę mniej więcej, nie? Ale państwo usiłuje nam zabrać 83%, a wtedy usiłowało brać 7%. I dlatego ale można było uczyć żonę i matkę z dzieci. Dajmy szansę panu posłowi. Pan poseł Święcicki. Ale różnica z rokiem 1913 jest taka, że wtedy jednak masa ludzi umierała wcześniej i przeciętne dalsze trwanie życia było krótkie, że te dzieci nie chodziły do szkoły i nie wiem, połowa z nich, to tam 1/3 to byli analfabeci i tak dalej. Więc jakby to co państwo zabezpiecza, służbę zdrowia, czy szkolnictwo, czy nawet... Czy emerytury. Czy emerytury, no to wtedy jakby było dostępne tylko dla niewielkiej części ludności, także no, nie możemy wracać do sytuacji z roku 2013, to był jakiś absurd. Natomiast rzeczywiście w PIT-cie mamy ten niski PIT 19%, ale na przykład, żeby zmniejszyć o procent opodatkowania... Znaczy PIT 18%. Żeby zejść do zera przy reinwestowanych zyskach, żeby przyspieszyć jeszcze bardziej amortyzację. No tutaj są pewne rzeczy, które mogłyby zachęcić kapitał do inwestowania w Polsce. Natomiast ja się zgadzam z dwoma rzeczami, które w tej dyskusji były. Jedna, że polityka fiskalna wobec rodzin wielodzietnych, no jednak tu jest i w ogóle świadczeń wobec tych rodzin, jeszcze ciągle jesteśmy na początku drogi i zwolnień podatkowych, i kwot wolnych, i zasiłków dla rodzin wielodzietnych, a po drugie, że obciążenia pracy mamy bardzo duże, bo to właśnie no więc, ten dusz. Panie pośle, obserwujemy jakąś schizofreniczną sytuację. Przyznam, że nie jedyny to przykład, ten akurat od pani Zuzanny. Prowadzę firmę, wszyscy zatrudnieni, 9 pracowników na umowę o pracę w pełnym wymiarze. Ogromne pieniądze przelewamy przez konto i za chwilę zamykamy firmę. Za chwilę nie będzie więc stać nas na nic. Państwo polskie po prostu za chwilę nas zarżnie z tytułu podatków. To nie jedyny przykład, który mam dzisiaj. Ale ja się chcę zdecydowanie sprzeciwić tezie, że można zmniejszyć podatek dochodowy. Jak będziemy go zmniejszyli nawet do 1%, to kłopot z jego wypełnianiem tych wszystkich dokumentów, udowadnianiem, ile się kupiło, zarobiło i tak dalej, będzie dokładnie taki sam. Trzeba go zlikwidować. To jest rak, którego trzeba wyciąć, a nie wyciąć kawałek raka. Rak trzeba wyciąć w całości. No tak, ale jest, jak wskazujemy na przykład, nie ma w Polsce podatku katastralnego od nieruchomości. Też jest straszliwy opór, żeby płacić za nagromadzony już majątek konsumpcyjny, czyli żeby płacić na przykład tak. Od nieruchomości. Ja się pytam, czym zastąpić? Możemy skasować PIT, ale czym go zastąpić w takim razie? Ale podatek od nieruchomości jest przecież, nie? No ale on jest niski dosyć, w porównaniu z innymi krajami. Być może warto by zamiast za likwidację całkowitą PIT-u i CIT-u, nieco podatek od nieruchomości. My nawet mam taki projekt. Dlatego oczywiście nie 1%, tylko 1 promille, a nie 1%, bo 1% to jest zarżnięcie. Ja chcę przypomnieć, że jak król Hiszpanii wprowadził w Holandii podatek 1 promille, to Hiszpania odpadła, znaczy Irlandia odpadła od królestwa Hiszpanii. Uznał ten podatek za niedopuszczalny. Ciąg dalszy. To dzisiaj jest możliwy, ale 1% to jest szaleństwo. Ciąg dalszy na pewno tej rozmowy kiedyś w za, a nawet przeciw nastąpi. Panowie, dziękuję za spotkanie. Janusz Korwin-Mikke, Marcin Dziękuję Święcicki. Miłego dnia. My usłyszymy się jutro w samo południe. Dziękuję. Obecność obowiązkowa.